No i właśnie, najlepiej, a może by tak wrzucić ten papierek do kosza. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj dzień bez śmiecenia, ale niektórzy być może jednak o tym zapominają, chociaż przecież tutaj wcale daleko nie jest, żeby odpadki do śmieci wrzucić. To jest dzień, który zainicjowała młodzież i to jest dzień, który już od 15 lat jest honorowany i świętowany. Zresztą w Polsce przecież ta gospodarka odpadami w 2001 roku została ujęta już w ramy ustawy tymi właśnie odpadami, jeśli chodzi o butelki, o szkło, o papier. No i teraz chciałby człowiek nawet usiąść blisko przepięknej fontanny i co dalej widzę? Następna rzecz, jaka się tu znajduje, proszę bardzo. A wystarczyłoby przecież wyrzucić, bo jeśli chodzi o szkło, o butelki, o żelazo, o aluminium, to powiem Państwu tak, na przykład recykling tony makulatury oszczędza 17 drzew. Z 450 plastikowych butelek po płynach do prania można wykonać porządną ławkę ogrodową, a przeróbka tony szkła pozwala ograniczyć zużycie energii nawet o 25 czy 32%. Więc jak tu nie mówić dzisiaj właśnie w dniu bez śmiecenia o tym, jak ważny to jest dla nas moment. Chodzi oczywiście o wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach, a z tych przecież korzystamy tak naprawdę na co dzień. Więc zastanówmy się, czy trudną rzeczą jest naprawdę wziąć ze sobą taką butelkę i wrzucić do butelkomatu. Nie dość, że pomożemy przyrodzie, to jeszcze pomożemy także i sobie. Czy to takie trudne, żeby ten papierek wrzucić do kosza? Chyba nie, to jest jeden dzień śmiecenia, ale przecież śmiecimy przez cały rok. Czy zachowujemy się tak w domu? Chyba troszkę nie. Więc pamiętajmy o tym, że skoro zachowujemy się w jednym miejscu prawidłowo, to róbmy to także i prawidłowo w przestrzeni publicznej. Zachęcamy i dzisiaj przypominamy dzień bez śmiecenia. Niech on się zamieni w rok bez śmiecenia.